Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził Bachmut. Dziękuję wszystkim bojownikom, którzy bohatersko trzymają cały region Donbasu. Jeden z najsilniejszych na Ukrainie przed przyjściem Rosji, który jest doszczętnie niszczony. Takie okrucieństwo nic nie da wrogowi, przekazał prezydent Ukrainy. Od maja okupanci próbują wedrzeć się do Bachmutu, ale czas mija, a o Bachmut rozbija się nie tylko rosyjska armia, ale też rosyjscy najemnicy, którzy przyjechali zastąpić rozbite jednostki okupantów. Rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera dotarli na Białoruś. Jak przekazało Białoruskie Centrum Narodowego Sprzeciwu, dwa oddziały najemników, liczące od 80 do 90 osób, pojawiły się w pobliżu miejscowości Krupiejki, południowo-wschodniej części Białorusi. Mają do dyspozycji lekkie pojazdy opancerzone i ciężarówki. Wagnerowcy mają przeprowadzić tam zbrojną prowokację, czyli rzekomy ostrzał terytorium Białorusi ze strony Ukrainy. Dodatkowo białoruskie władze wprowadziły tymczasowe ograniczenia przemieszczania się w pasie przygranicznym w rejonie łojowskim. Sierżant Andrzej Morozow, pseudonim Murza, stwierdził, że rosyjskie siły są w takiej rozsypce, że będą musiały oddać Ukrainie kolejne miasta, a nawet całe obwody, ponieważ nie będą w stanie obronić się przed ewentualną kontrofensywą zimową Ukrainy. Dodał, że rosyjskie czołgi są łyse, bo noszą na sobie jedynie atrapy pancerza, który normalnie miałby chronić załogę przed bronią przeciwpancerną. Lufy czołgów są rozkalibrowane, ponieważ wystrzeliły dotąd zbyt dużo pocisków. Ostatni doświadczeni rosyjscy oficerowie zostali już pochowani wraz z podkomendnymi. Wyginęli, bo dowództwo nakazało im szturmować ukraińskie pozycje. Rosyjska armia nie posiada do obrony wystarczającej liczby artylerii, amunicji, brakuje nawet białych siatek do zimowego kamuflażu. Przez to, gdy spadnie śnieg, Ukraińcy będą widzieć Rosjan jak danie na talerzu. Ponadto pozycje nazywane linią Surowikina są obsadzone przez rekrutów, którzy jako tako potrafią strzelać do tarcz, ale w prawdziwej walce ich rozbicie zajmie Ukraińcom 5 minut. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.